Chyba będę miał kolejne ulubione auto do driftu. Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczcie sobie, Nissan Z23 z 23 roku. Już mi się odblokował, to jest nowy samochód w Fordzie i warto polować w ogóle na te nowe samochody w Fordzie, takie jak ten Nissan z 23 roku, dlatego że to są generalnie nowe wozy w Fordzie z serii Forza. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład jakbyście wzięli sobie takiego Mercedesa z 2003 roku, na przykład tego, na przykład tego Mercedesa, jakbyście sobie wzięli, to jest auto z Forza Horizon 2. Ten sam model, trochę ulepszony albo zmieniony dźwięk samochodu i tyle, ale model jest dokładnie ten sam. Model tych nowych samochodów, które zostały dodane do Forzy i które pojawiają się teraz, są to modele lepszej jakości, lepiej wykonane, nie? Nie wszystkie te samochody z poprzednich części Forzy, wiesz, są aktualizowane pod kątem jakości wykonania modelu, nie? Dlatego warto sobie zdobywać te nowe autka, te BMW-ki nowe i tak dalej. Bo generalnie takie samochody, które są pierwszy raz w Fordzie Horizon, nie? Bo one są po prostu lepiej wykonane. I mamy Nissan Z z 23 roku. Posłuchajmy, jak on brzmi w ogóle, bo to jest ciekawa sprawa, posłuchajmy. No i tutaj moim zdaniem Forza twórcy bardzo fajnie odwzorowali dźwięk tego samochodu, dlatego że w rzeczywistości ten samochód również ma przytłumiony ten dźwięk wydechu. Poprzednia generacja Nissana Z370 dużo lepiej brzmiał niż to. Dużo wyraźniej było to słychać. Słychać było tą V6. Tutaj ten dźwięk jest ponoć właśnie przytłumiony, z tego co oglądałem testy tego samochodu. Jeszcze w rzeczywistości nim nie jechałem i właśnie chyba małe są szanse na to, że nim pojeżdżę, dlatego że samochód nie jest przewidziany na rynek europejski. Nie można go sobie w Europie kupić. Z boku auto wygląda jak jakiś, nie wiem, Jaguar albo coś takiego. Takie mam jakieś odczucia. Te lampy z tyłu są kompletnie zmienione. Zupełnie coś innego. Nie wiem, do czego to porównać. Dlaczego to porównać? Co to jest? Ale tak, dach oczywiście Z-ka, nie? Dach tak, ale chodzi mi o ten bok, że drzwi, tutaj ta kreska, która idzie od przodu samochodu do tyłu. To jest no coś innego trochę. Dach oczywiście Z-ka, nie? To starsza. Nie mamy tu żadnych wysuwanych spoilerów ani nic. Tak, więc mamy tutaj podwójnie doładowaną V6. Nie wiem ile tam litrów, chyba 3,7, nie? Z tym, że to doładowanie ponoć nie jest jakieś ogromne. I czuć, że tam brakuje ciśnienia, z tego co mówił gościu, który testował ten samochód, że no brakuje tutaj mocy generalnie, zwłaszcza na pierwszym i drugim biegu. No ale oglądałem na razie wrażenia tylko jednego typa i nie wiem dokładnie jak to jest, a sam bym musiał też przetestować. Generalnie 400 koni mechanicznych w takim niewielkim aucie, bo to jest niewielkie auto, umówmy się, tutaj się praktycznie siedzi na tylnym kole, no nie? Nie ma z tyłu dodatkowych siedzeń ani nic. No to jest sporo. Jaka waga tego samochodu, parametry i dokładnie, to zaraz sobie sprawdzimy, jak zajedziemy do chaty. Ciężko mi powiedzieć, czy mi się podoba, czy nie. Na pewno podoba mi się ten powrót do starszych Nissanów, bo tutaj mówimy o tym Fairlady bardzo, bardzo starym. O, mówimy o tym Fairlady Z432. W Fordzie coś takiego jest. Tutaj są podobne lampy i generalnie ten przód. Ciekawe, że wzięli to akurat z tego samochodu, no nie? Ale to też jest Z-ka. Ja mam tu jakiś przerobiony ten samochód, ale tak. No tutaj coś nawet tak brzmiało, nie? Ale ten właśnie dźwięk jest taki
No niezbyt, moim zdaniem. No dobra, weźmy sobie w staty. O, właśnie. No i mamy tutaj 400 koni mechanicznych, 475 Nm momentu maksymalnego, 1604 kg. I mamy tu 3.0 silnik, nie 3.7, 3.0, według tego, co pokazuje Forza, ale tutaj przeważnie te staty początkowe się zgadzają, jeśli nic nie zmieniamy. No i tutaj fajnie, że mamy od razu podwójne turbo sprężarki. Możemy je sobie po prostu ulepszyć, nie wiem, stawić większe, czy bardziej wyścigowe, czy coś takiego. Tutaj możemy sobie to od razu zrobić, nie trzeba tam jakiegoś upgrade'u robić tutaj we swapach i tak dalej. A propos swapów, no jest taki, coś tam brzmi, ale kurczę, nie słychać tej fałszywki kompletnie na standardowym silniku i standardowym wydechu. I tym się zaraz zajmiemy. A co do spoilerów, no to niestety, ale tutaj mamy Bida Edition. Możemy sobie ten standardowy spoiler, o, wywalić. Jeśli chcemy, to będziemy mieli taką gładką zetkę wtedy. Co powiecie na to? I mamy 3 litry, czyli o 0,7 litra mniej niż 370Z, czyli poprzednia generacja. Dobrze, lecimy z tuningiem. Wiecie, że tutaj wydech bardzo zmienia dźwięk samochodu. Zobaczymy, czy uda nam się coś polepszyć. Ten ostatni dźwięk, ja mam wrażenie, że zbliżamy się do dźwięku poprzedniej Zetki. Tu jest standardowy. Nie? Kurczę? Prawie jeden do jednego. Grill czy piękny? Ja właśnie nie wiem. Coś tu jest nie tak z tym grillem. O, czegoś, no nie wiem, ciężko. Z boku wygląda całkiem nieźle, ale od przodu jak się patrzy, to tak mega kwadratowo, nie? Tak. Właśnie to jest auto, które jeszcze mi się nie zaczęło podobać. Pewnie to jest jedno z tych aut, które musisz zobaczyć na żywo, żeby je docenić. Co ciekawe, w tych wydechach jest też dźwięk 370. To mnie zaskoczyło. Niestety jest pogoda podeszczowa w Fordzie teraz. Także nie wiem. No i gram na nowej kierownicy. Ciekawe, jak mi będzie szło driftowanie. Zobaczymy. Ale on już, ej, on już w standardzie coś tam latał, nie? Już widzieliście, że coś się tam działo. Kurde, ale ładna jest ta gra, ja pierdicze. Piękna, to wyobraźcie sobie, jaka będzie Forza Horizon 6. Nie? Gdzie są dymy? Ach, zabrakło mi biegu już. No i co powiecie na to? Coś tam driftuje, ale powiem wam, że tak jakby od razu samo lata. To dobry znak. Bez żadnego przygotowania, bez żadnego dostrajania tych ustawień i już loto. Bardzo fajnie. Ustunigowaliśmy standardowy silnik. 880, chyba 8 koni mechanicznych, a jeszcze tam można byłoby ten sportowy wydech wsadzić, nie? Ja włożyłem ten środkowy, nie najlepszy. I kolor sobie zmieniliśmy, no i teraz chyba ten przedni grill nie rzuca się tak w oczy, co? Taki, nie jest taki kwadratowy. No nawet jakoś wygląda ten samochód. Ja trochę ubolewam nad tym, że nie ma go na rynku europejskim, ale z drugiej strony no mamy 370.
Ja nie czuję tu żadnego turbo laga. Właśnie to Twin Turbo robi robotę tutaj. Fajnie kręci, na czwóreczkę wbiłem, na gładkim zakręcie, nie ma problemu. Chyba będę miał kolejne ulubione auto do driftu. Zobacz. Kurde, czadzik. Teraz zrobiłem taki mocniejszy kąt, żeby zobaczyć. Ale jest naprawdę sztosik, kurka. Znowu przester. A, trochę za mocno, wziąłem. Za mało prędkości. Tutaj są takie fajne serpentynki, ale one niestety szutrowe. Jak patrzę na tą mapkę, to aż mi się łza wokół kręci. Gdzie są jeszcze w Forzie Horizon 5 fajne zakręty? Oprócz wulkanu, waszym zdaniem. Ja bardzo lubię to miejsce tutaj. Tutaj zawsze testuję sobie auta driftowe. Akurat chyba zrobili taką pętelkę. Myślę, że chyba do tego nawet. No i bez przesterka teraz. Nice. Są takie fajne, tutaj można sobie wyjechać, cyk. Jest taki park. Tutaj sobie dziewczyny czytają książki, a my wbijamy nową Zetą i mówimy: hej, kasa mi się sypie z kieszeni, proszę bardzo, gliny mi nie obchodzą. I sobie lecimy driftem wokół parku, cyk, i dziewczyny do nas: hej, a jaki jest twój numer? I jeszcze tutaj sobie powiedz: ej, kurde, czadzik jest ten samochód, musicie go sobie zrobić na drift koniecznie. A jak będziecie bardzo mili i powysyłacie mi dużo donate'ów, to udostępnię wam tuning. Co wy na to? Albo mam lepszy pomysł. Nie będziecie mi nic wysyłać i udostępnię wam tuning. Może być tak? Zrobiłem tu byle jaki tuning, na szybko. I auto samo driftuje. Zresztą ono driftowało zanim w ogóle cokolwiek tu zrobiłem. Już na standardowym, wiesz, ustawieniu, nie? Fabryczne. To jest dobry latawiec. Mega przyjemnie, naprawdę. Jeszcze parę rzeczy bym tam sobie doprecyzował w tym tuningu, ale... Nie weszło tutaj. Właśnie ja bardzo nie lubię tej kamery z kokpitu w Fordzie, bo ona jest taka wąska strasznie. Nie widać nic po bokach, nie czuć prędkości. Dobrze, że chociaż od czwórki jest ta kamera driftowa, to jakoś się obraca ten kokpit, nie? Ale jest za wąsko. W Assetto Corsie jak sobie gram, zawsze sobie ustawiam szeroko, albo daję kamerę na dachu w ogóle samochodu, nie? I tak samo za wąska jest kamera ta z maski. Znaczy, ona może nie jest taka super wąska, ale kompletnie nie czuję na tej kamerze samochodu. Zwłaszcza jak mamy tutaj taką maskę, no krótką, nie? Tą kamerę dałbym bliżej szyby przedniej. Jakoś inaczej to ustawił, jak w Assetto Corsie tak się da zrobić, nie? A tutaj się niestety tego zrobić nie da, także troszkę mi to przeszkadza i wolę driftować sobie na tej kamerze
z zewnątrz, a poza tym widać fajnie grę dookoła, jest tak przyjemniej, nie? Ale na tej kamerze, no, da się driftować, tylko mówię, no, nieprzyjemnie mi jest, bo po pierwsze, no, ta kierownica się głupio obraca, ona się blokuje w pewnym momencie i mnie to rozprasza, powiem ci. Ja mam wrażenie, że ja kierownicą tak źle kręcę, nie? A to w grze po prostu jest takie ograniczenie. Nie wiem, czy im się nie chciało animacji robić, czy coś. Spróbuję tą nawrotkę jeszcze. Ach, chyba niezbyt poszło. Nie widać właśnie tego z zewnątrz, nie? Wygląd jest dyskusyjny i każdemu będzie się inaczej podobał. Ja sobie go zrobiłem na czarno, a jak ktoś zrobi jakieś ciekawe malowanie do niego, żeby chociażby ukryć ten przedni grill kwadratowy, to spoko. Dziwny jest ten tył, nie? Nie potrafię się do niego przyzwyczaić, co ty na to? To jest takie dziwne auto.